Strażnicy Galaktyki. Jestem pewien, że wielu z was widziało ten film z fantastyczną ścieżką dźwiękową i tam także piosenka Ain't No Mountain High Enough z jakże pozytywnym, chociaż prostym przesłaniem. Nie ma tak wysokiej góry, której bym nie przeszedł, żeby dotrzeć do ciebie. Duetu Ashford & Simpson jest to kompozycja, a wykonywali ją Tammy Terrell i Marvin Gaye. Jest to rok 67, ale ten utwór powraca wielokrotnie. Nie tylko w Strażnikach Galaktyki, w wielu innych mediach, chociażby dwa filmy jeszcze podam. Mamuśka, rok 98, w tym oto filmie Susan Sarandon i Jenna Malone, jeszcze młoda, nieletnia, do tego utworu niby śpiewają i tańcują, jest to ważna część tego obrazu. I 10 lat później The Poker House, tam z kolei Jennifer Lawrence i Chloe Grace Moretz także wyśpiewują ten utwór i to także jest ważna część filmu, a jednocześnie zabawna. No i ten oto utwór i ci wykonawcy, dlaczego nam nie śpiewają dalej? I to będzie tematem tego filmiku, co się z nimi stało. Tammy Terrell, mając niespełna 25 lat, umiera, a Marvin Gaye ginie zastrzelony przez własnego ojca dzień przed swoimi 45 urodzinami. Tę historię teraz od początku opowiadam. Tammy Terrell, bardzo pozytywna dziewczyna już od początku, jako nastolatka, niestety przeżyła też bardzo tragiczne wydarzenie. Mając lat 11 zostaje zgwałcona przez trzech starszych chłopaków. Mimo tego, to jest niepojęte, ale zachowuje jakąś taką radość życia, przynajmniej tak się zachowuje wśród ludzi. Często jest roześmiana, emanuje jakąś taką energią, która wprowadza innych dobry nastrój. Jest po prostu niesamowita i też bardzo utalentowana, dlatego też mając zaledwie lat 17, już śpiewa profesjonalnie, początkowo w rewii Jamesa Browna. Tam jest podporą całości, ale James Brown niestety nie jest dobrym człowiekiem. Kojarzymy go z fajnymi rzeczami, I Feel Good, z tą piosenką, czy też ze scenami z Blues Brothers, ale niestety stosuje przemoc, bije. Tammy Terrell w którymś momencie bardzo mocno bije po tym, jak ośmieliła się nie obejrzeć jego występu od początku do samego końca. Wtedy to Tammy Terrell odchodzi z rewii od Jamesa Browna, ale na szczęście zauważa ją Berry Gordy, szef wytwórni Motown, i daje jej tam szansę. Tam między innymi na początku śpiewa przed dużym już wtedy zespołem The Temptations i znowu się zakochuje, tym razem jest to pan David Ruffin, wokalista The Temptations, który między innymi znany jest z tego, że śpiewał wielki przebój My Girl. To niestety także jest nie za dobry człowiek, żeby powiedzieć delikatnie, i bije także Tammy Terrell, ale po kolei to wszystko w ogóle, ta spirala się nakręca po tym, jak oświadcza się Tammy i ona pełna szczęścia dzieli się tym z publicznością podczas koncertu, po czym dowiaduje się prawie natychmiast, że David Ruffin ma już żonę, a poza tym ma jeszcze kochankę. No więc po tym spirala się nakręcała, David Ruffin bił ją, ona mu nie była dłużna, w końcu odeszła od niego, ale to też trochę trwało po tym, jak David Ruffin zaczął ją bić kaskiem od motoru. Takie to oto przeżycia niedobre, ale w międzyczasie też dobre rzeczy, czyli Berry Gordy łączy ją w duecie wokalnym z Marvinem Gayem właśnie. Marvin Gaye jest już gwiazdą wytwórni Motown, ma na koncie kilka przebojów i jest to taki troszkę nieśmiały, bardzo utalentowany człowiek, który gdzieś na koncertach na początku w ogóle śpiewał z zamkniętymi oczami i musiał się jakoś tak przemóc, żeby w ogóle jakoś się prezentować na tej scenie, i nagle łączą go z żywą, fantastyczną, charyzmatyczną młodą dziewczyną i świetnie się uzupełniają.
Ale też nie od początku, bo on, pierwsze utwory, w tym właśnie ten absolutnie pierwszy, czyli Ain't No Mountain High Enough, śpiewają osobno w studiu, osobno ich głosy są nagrywane, ale dosyć szybko Marvin Gaye poznaje Tammy Terrell osobiście i wie, jaki to już jest żywioł. I chyba trzecią piosenkę z rzędu, jaką wykonują, wykonują razem wspólnie do mikrofonu w studiu. I to jest przebój Ain't No Mountain High Enough, jeszcze większy przebój kolejny, single Your Precious Love, o tym, że pewnie niebo musiało cię chyba zesłać tutaj na ziemię, tak jesteś cudowna, znowu prosty tekst, ale naprawdę ma tam niesamowity urok i są przeboje, jest cała płyta United, ale niestety ten triumf, sukces Tammy Terrell trwa zaledwie kilka miesięcy. Od dziecka ma bóle głowy. Nieleczone, to tak bagatelizowane, a ciocia tam jakaś, czy mama też ma bóle głowy. Nigdy nie została porządnie zdiagnozowana. Kiedy ma właśnie już 20 kilka lat, te bóle strasznie się nasilają i równocześnie, kiedy odnosi sukces, to już bóle głowy okropnie dają jej się we znaki i coś tam rośnie na czaszce. I, ale ona nadal brnie, nadal występuje, nadal nagrywa, ale niestety wszystko się kiedyś kończy. W 1967 roku pod koniec występują razem z Marvinem Gayem, śpiewają właśnie piosenkę Your Precious Love i Tammy Terrell mdleje. Marvin Gaye przerażony łapie ją, dosuwa się w jego ramiona i wynosi ją ze sceny, koncert zostaje przerwany i wreszcie Tammy Terrell w szpitalu zostaje zdiagnozowana. Niestety guz mózgu. Także pierwszą operację przychodzi Tammy Terrell. Wygląda to w miarę dobrze, przynajmniej ona w tym momencie wie, że wyzdrowiała i nagrywają dalej. Ale niestety dosyć szybko guz odrasta. W sumie Tammy Terrell ma 8 operacji mózgu. To jest coś niepojętego, że coś takiego ktoś dał radę przetrwać i też niepojętego, że aż na tyle operacje lekarze się zdecydowali. Ale tu właśnie zadecydował charakter Tammy Terrell. Ona także na nich zrobiła niesamowite wrażenie i walczyli o tą dziewczynę do końca. Później już ostatnie operacje to po prostu chcieli jej zaoszczędzić jak najwięcej bólu i nawet jej nie mówili, że ten guz za chwilę znowu odrośnie i tak naprawdę kończy się jej życie. Powiedzieli, że wtedy to już w ogóle by się załamała i jeszcze szybciej odeszła z tego świata. Ale na szczęście zanim to nastąpiło, nagrywają, chociaż w trudnych warunkach ze względu na zdrowie Tammy, jeszcze 2 płyty w duetach i ukazuje się jedna płyta z nagraniami solowymi Tammy Terrell, chociaż ta akurat to jest składanka różnych jej nagranych wcześniej piosenek. I jeszcze też takie już naprawdę scena filmowa. Koniec roku 69, bardzo schorowana Tammy Terrell przychodzi z rodziną, no nie tyle przychodzi, co na jakimś wózku przyjeżdża, ją tam dostarczają i obserwuje koncert Marvina Gaye'a. On ją wypatrzył, zakrzyknął radośnie Tammy, podbiegł do niej i wykonują jedną piosenkę razem. I to jest niepojęte, bo Tammy Terrell już prawie ledwo mówiła, ledwo się ruszała, a już nie mówiąc o śpiewaniu. A tu chyba ten moment zdecydował i jeszcze jakieś dodatkowe siły nie ustąpiły i dali radę tę jedną piosenkę wykonać. Początek roku 1970, niestety Tammy Terrell po 8 operacji zapada w śpiączkę i w marcu roku 70 umiera. Marvin Gaye jest rozpaczony, już wcześniej był z nią w kontakcie i był strasznie przybity z tym, co się dzieje z Tammy Terrell, a kiedy umiera, popada w depresję. Ma miejsce jeszcze pogrzeb, na który rodzina nie chce wpuścić nikogo innego z wytwórni Motown, chociaż tak na marginesie słynny Berry Gordy płacił za całe leczenie Tammy Terrell, to jednak gdzieś chyba była i to rodzina czuła i sam Marvin Gaye taką presję, żeby nagrywać, żeby ciągle coś było, gdzieś te kwestie finansowe cały czas były, a chyba za mało ludzkich. A Marvin Gaye miał takie jednak
duszę i osobowość, że chciał coś przekazać światu. Także jego jedynego wpuszczają na ceremonię pogrzebową. Potem Marvin Gaye wycofuje się na pewien czas z koncertowania, to w ogóle na 4 lata, i potem po długich namowach wraca do tego. A po kilku miesiącach od śmierci Tammy Terrell wraca do nagrywania. I powstają kolejne rzeczy, i przede wszystkim w roku 71 powstaje rzecz genialna. Album już legendarny What's Going On z piosenką tytułową, która została zainspirowana tym, że policja brutalnie potraktowała protestujących podczas manifestacji antywojennej. I Berry Gordy stwierdził, że jest to piosenka zbyt polityczna, nie chce tego wydać. Tu Marvin Gaye zastrajkował, powiedział, że jeżeli on tego nie wyda, dopóki tego nie wyda, to nic nie nagrywa. No i Berry Gordy się ugiął i bardzo dobrze, w ciągu miesiąca stało się to wielkim przebojem. Na tej płycie także inny do dzisiaj znany klasyk Mercy Mercy Me, The Ecology, czyli jedna z najbardziej poruszających piosenek właśnie na temat ekologii i o tym, co człowiek robi naturze. I kolejne sukcesy Marvin Gaye odnosi w kolejnych latach, między innymi piosenki Let's Get It On, czy I Want You, ale niestety Marvin Gaye coraz bardziej popada w nauk narkotykowy, jest uzależniony od kokainy, która w dodatku powoduje u niego napady paniki. No, to wszystko zaczyna się rozpadać. Płyty się sprzedają coraz gorzej, w dodatku jeszcze się rozwodzi, mnóstwo różnych problemów finansowych po drodze. Wygląda na to, że Marvin Gaye jest skończony. Na chwilę jeszcze powraca na początku lat 80., dokładnie w 1982 roku, płyta, na której jego ostatni, ale największy przebój, czyli Sexual Healing. I tutaj taka anegdota, że podobno do jego domu przyszedł właśnie autor David Ritz i stwierdził, najprawdopodobniej powiedział coś takiego: nie tylko jesteś sexy, ale jeszcze w dodatku twoja muzyka uzdrawia. I to podobno zainspirowało Marvina Gaye'a, ale także są inne tutaj legendy, że na przykład właśnie ten dziennikarz przyszedł i zobaczył jakąś kolekcję, czy to komiksów, czy filmów Marvina Gaye'a, które kolekcjonował, i wtedy właśnie powiedział: człowieku, potrzebujesz seksualnego uzdrowienia. W każdym razie przebój się zdarzył, także trasa koncertowa została przyjęta entuzjastycznie, ale nie przez samego Marvina Gaye'a. On się męczył, on już nie potrafił sobie z tym wszystkim poradzić, wrócił też do nałogu i kiedy trasa się skończyła, zamieszkał ze swoimi rodzicami. No i tu kolejna historia. Jego relacje z ojcem od młodości były napięte. Był to człowiek dosyć specyficzny i z matką Marvin Gaye miał świetną relację, to z ojcem niestety różnie bywało. No i właśnie napięta sytuacja była wtedy, w roku 84, przez te ostatnie miesiące. Wtedy to Marvin Gaye podobno już nie chciał żyć. Próbował popełnić samobójstwo, wyskakując z pędzącego auta, ale tu akurat skończyło się tylko na kilku zadrapaniach. I właśnie ta feralna noc w końcu. W domu była broń. Broń, którą Marvin Gaye sam kupił ojcu. Podobno, żeby się bronił, sam Marvin Gaye miał właśnie takie napady paniki, że ktoś jego zaatakuje, i bał się także, że ktoś jego rodzinę zaatakuje, więc podobno dlatego kupił ojcu pistolet. Ojcu, który jednocześnie wygrażał się od dawna, że jeżeli którekolwiek z jego dzieci kiedykolwiek podniesie na niego rękę, to on po prostu, nie bacząc na to, że to jego dzieci, zabije. No i wykrakał. W feralnej nocy ojciec krzyczał na matkę o jakiś dokument, którego nie mógł znaleźć. Marvin Gaye się zdenerwował i zaczął po wcześniejszych innych próbach uspokojenia ojca w końcu zaczął go kopać i popychać i bić i wepchnął go do jego pokoju, a sam wrócił do swojej sypialni. Po chwili przyszedł tam ojciec z bronią i po prostu oddał 2 strzały do syna, w tym jeden śmiertelny w piersi. Marvin Gaye zmarł. Podobno jeszcze zanim umarł, członkowi z rodziny zdążył powiedzieć, że
Tego chciałem. Nie mogłem już wytrzymać i dostałem to, czego chciałem. Jego siostra później twierdziła, siostra Marvina Gaye'a, że Marvin Gaye osiągnął swoje trzy cele tej nocy. Po pierwsze, nie chciał już żyć. Nie chciał się męczyć, tak to odczuwał życie już. Po drugie, chciał rozdzielić rodziców, chciał uwolnić matkę od ojca. I po trzecie, chciał ukarać ojca za to, jaki był. I to mu się udało, chociaż akurat ojciec nie dostał wysokiego wyroku. Okazało się, że sam także ma nowotwór mózgu, chociaż później go wyleczono, ale rodzice rozwiedli się chwilę po tych tragicznych wydarzeniach, po śmierci Marvina Gaye'a. Także niektórzy twierdzą, że to było takie zaplanowane przez Marvina Gaye'a samobójstwo. No i tyle różnych sensacyjnych historii, ale zapamiętajcie, najważniejsze jest to, że istnieje muzyka, fantastyczna muzyka Tammy Terrell i Marvina Gaye'a. Bardzo wam ją polecam i mimo, że ich wspólne duety to może nie są mega ambitne teksty, ale bardzo pozytywne i taką muzykę także potrzebujemy. Także tyle na dziś. Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne odcinki Świetlika Muzycznego.